Paweł Krasowski, dzień dobry, szanowni państwo. Witam się dziś z wami z gościnnego starostwa, w którym od wczoraj starostą powiatu mrągowskiego jest pan Waldemar Cybul. Dzień dobry, panie starosto. Witam serdecznie, witam państwa. Mijają 2 dni, od kiedy dowodzi pan powiatem mrągowskim. Jak minął ten czas? Czy dowodził, to zobaczymy. Raczej, że tak powiem, rozpoczęliśmy wspólnie zarządzanie powiatem mrągowskim. Czas 2 dni pełen obowiązków, poznawania ludzi, poznawania tematów, którymi zajmuje się powiat mrągowski. No i sporo wyzwań przed nami w tej kadencji. Jest pan bardzo dobrze znanym samorządowcem w Mrągowie, ale nie tylko, bo i w całym powiecie mrągowskim, więc plan na kierowanie powiatem mrągowskim na pewno jest. Tak, mamy parę pomysłów, natomiast oczywiście lider zespołu musi mieć zespół, więc między innymi właśnie wczoraj w pierwszym dniu administrowania, funkcjonowania na stanowisku starosty wspólnie z wicestarostą panem Jackiem Kiślukiem odbyliśmy spotkanie z naczelnikami, którzy są liderami swoich zespołów w poszczególnych wydziałach. Na koniec dnia spotkaliśmy się z pracownikami powiatu mrągowskiego, by ich poznać, by porozmawiać i razem nakreślić cel na najbliższą 5-letnią współpracę. Współpraca z samorządami powiatu mrągowskiego, powiatu i chociażby miasta Mrągowa do tej pory, no można powiedzieć, że nie układała się najlepiej. Ja już troszkę wybiegnę z odpowiedzią na to pytanie, bo wiem, że na pewno te kontakty będą i na pewno będą na dobrym poziomie. Na to chyba liczy nie tylko ja, nie tylko burmistrz Draczyński czy wójt Piercewicz oraz pozostali samorządowcy. Na to liczą przede wszystkim mieszkańcy całego powiatu. Tutaj wiemy dokładnie, że sprawa bezpieczeństwa, jeśli chodzi o straż pożarną, policję czy sprawa zdrowia, jest ważna dla każdego samorządowca i jest ważna dla każdego mieszkańca. Więc te tematy oraz wspólne plany działania będą jakby głównym tematem, który będzie przyświecał nam w tej kadencji i liczę na to, że wszyscy samorządowcy włączą się do współpracy, by naszym mieszkańcom w powiecie żyło się bezpiecznie, wygodnie i fajnie. Czego można życzyć nowemu panu staroście na progu nowej kariery samorządowej? Czego można życzyć? Przede wszystkim realizacji zamierzeń, planów, skompletowania dobrego zespołu, który będzie mógł się pochwalić efektami. No i na to liczę. Dziękuję bardzo za rozmowę, a państwa zapraszam na kolejną naszą rozmowę, która już jutro, czyli w piątek, w godzinach popołudniowych z panem burmistrzem Mrągowa Jakubem Draczyńskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.